Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dane z ciąg geometryczny o wyrazach różnych od zera. Suma 7 i 8 wyrazu tego ciągu jest równa 0. Oznacza to, że suma 1000 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa. W tym zadaniu musimy dobrze rozumieć, jak się zachowuje ciąg geometryczny. No i dla nas bardzo istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, wyrazy tego ciągu są różne od zera. To jest jedna rzecz. Drugi istotny fakt to jest to, że suma 7 i 8 wyrazu tego ciągu jest równa 0. No to zobaczmy, skoro wyrazy są różne od zera i my je po zsumowaniu dwa kolejne wyrazy dają nam 0, jaki może być wniosek? No wniosek powinien być taki, że q dla tego ciągu to jest minus 1. Q to jest minus 1. Dlaczego? Zobaczmy, jeżeli nasze Q, czyli to przez co mnożymy, będzie minus 1 i załóżmy, że pierwszy wyraz na przykład będzie 5. No to drugi wyraz, A2, to jest A1 razy Q, czyli 5 razy minus 1, czyli minus 5. Trzeci wyraz to będzie znowu razy minus 1. Minus 5 razy minus 1 to jest 5, 5 później znowu razy minus 1 będzie minus 5 i zobaczmy, wtedy faktycznie suma dwóch kolejnych, 5 dodać minus 5, 0, minus 5 plus 5, 0, 5 dodać minus 5, 0, wtedy suma dwóch kolejnych wyrazów będzie dawała 0. I teraz zobaczmy, czy już wiemy, że Q jest równe minus 1, jaki jest pierwszy wyraz nie ma znaczenia. My widzimy, że po prostu te wyrazy się będą redukowały. Piątka z minus piątką, później ta piątka z minus piątką. Jeżeli będziemy mieli 1000 par, zobaczmy, A1, A2, A3, A4, A5, A6 i tak aż do 1000, kropki, 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 A999 i A1000. No i teraz zobaczmy, A1 na przykład było minus 5, A2 5. One się redukują, dają 0. Ta para też się zredukuje, też da 0. Ta para też się zredukuje, da 0. Ta para ostatnia też się zredukuje, da 0. Jak sumujemy 1000 razy po 0, to wyjdzie 0, czyli odpowiedź D.